Gniew czarodzieja. Chcemy wyśledzić Waltora. Jest słabszy niż kiedykolwiek. A teraz, gdy mamy wodne gwiazdy, możemy wreszcie go pokonać. Może i jest słaby, ale nadal ma w posiadaniu wszystkie zaklęcia, które ukradł. Damy radę, pani Faragondo. Tyran, tak jak Waltor, przyparty do muru może być nieobliczalny. To zbyt niebezpieczne. Jestem niepokonany! Odniosłam nieco inne wrażenie. Jasne. Bez urazy, ale te wodne gwiazdy chyba przerosły twoje możliwości. Może powinieneś zdobyć jakieś nowe zaklęcia i trochę się podszkolić. Właśnie. Co powiesz na praktyki w Departamencie Magii? Cisza! Nazywam się Waltor. Nie ma potężniejszego czarodzieja w całym magicznym wszechświecie. Nie próbujcie mnie prowokować! Dobra, wyluzuj, masz rację. Nie będziemy ci przeszkadzać. No wiesz, knuć, spiskować i takie tam. Tak, w razie czego wołaj nas. Widziałyście to? Ale brzydal. I pomyśleć, że kiedyś mi się podobał. Spójrzmy prawdzie w oczy. Mamy bardzo kiepski gust, jeśli chodzi o facetów. Najpierw Darkar, teraz Waltor. Trafiamy na samych nieudaczników. Ale ja nie jestem nieudacznikiem. Pokażę wam nieudaczników. Cały Magix będzie żałował dnia, w którym ze mną zadarł. Posiadam największe zaklęcie we wszechświecie. Zaklęcie czterech żywiołów. Ogień, woda, wiatr i ziemia słuchają moich rozkazów. To wszystko? Nie, to nie wszystko. Wodo, do chmurnej wieży! Wietrze, do czerwonej fontanny! Ogniu, do Alfej! Ziemio do Magixa. A teraz powiedzcie, kto jest nieudacznikiem? Cały szwadron trąb powietrznych zbliża się do szkoły. Za chwilę w nas uderzą. O, to pani Gryfin? Chwileczkę, już łączę. Ze wszystkich stron zalewa nas woda, to istotne. Potop! Magixie, wystąpiło silne trzęsienie ziemi, mosty i budynki się zapadają. Co się dzieje w Alfei? Ogień! Co? Drzewa się palą, słyszę ich krzyki! Cały las jest w płomieniach. Płomienie zmierzają w naszym kierunku. Idziemy! Ogniu, gaśnij! Tego znieść? Te krzyki są straszne! Zatrzymam to! Enchantix! Enchantix! Magiczny pył! Ogromna siła! Enchantix! Załatwisz wszystko! Poczujesz siłę! Enchantix! Te gminy słońca! Kieruję cały deszcz na te drzewa. W tych płomieniach jest moc zła. Nic ich nie zgasi. Pożar w ogóle nie słabnie. Drzewa płoną, ale nie są trawione przez ogień. Czy to znaczy, że las będzie już zawsze płonąć? Tak.
Czerwona fontanna jest niszczona przez wiatr. Chmurna wieża jest zalewana przez deszcz, a Magix nawiedzają trzęsienia ziemi. A my zostaniemy pochłonięci przez wieczny ogień. Musimy powstrzymać Waltora, albo wszystko zniszczy. Pędźcie, dziewczyny, idźcie i ocalcie Magix. Ocalcie nas wszystkich. Wykonuję ostatnie obliczenia. Tornado 1, start! Tornado 2, start! Tornado 3, start! Powodzenia, chłopaki! Gotowe, Timmy. Przyjąłem. Detonacja! Dobra, udało się. Super! A chłopaki? Spójrzcie! Posłuchajcie, skoro potrafię wyczuć moc ognia smoka, ja pójdę pierwsza. Bariera nie powstrzyma ognia. Niedługo cała szkoła stanie w płomieniach. No to ruszajmy! I pomyśleć, że się martwiłam, że nie wzięłam kostiumu kąpielowego. Stello, czy możesz przestać żartować? Nie znasz jej? Znam! Im większe niebezpieczeństwo, tym bardziej jest skora do żartów. W takim razie teraz możesz sobie nie żałować, Stello, bo wszystkie tam wchodzimy. On tam jest, czuję to. Gdzie? Przecież tam zupełnie niczego nie ma. A może jednak jest? No to idziemy. Nareszcie jesteście. Czas, by to zakończyć. Domyślam się, że macie wodne gwiazdy. Wiesz, że nie mogę walczyć w ich obecności. Odesłałyby mnie do wymiaru Omega. Wiecie, jak tam jest? Wiecie, jakie to okropne miejsce? Taki duży chłopczyk, a jaka Beksa. Ten, kto chciał zniszczyć cały świat, nie powinien się bać wygnania. Coś jest nie tak. Co? Jedyny ogień smoka, jaki wyczuwam, znajduje się za mną. Ale Waltor jest tuż przed tobą. Chyba, że to twój, a nie mój koniec, moja droga Plum. To pułapka, uciekajmy! Jesteśmy pod dnem jeziora, nie chcę, by nas tu uwięził! Uciekamy! Szybko! Robi się coraz ciaśniej! Dziewczyny, zmniejszamy się! Plum, pośpiesz się! Przejście się zamyka! Och, moja moc Enchantixu nie jest jeszcze kompletna. Chyba już nigdy nie zostanę mini czarodziejką. Szukałyście mnie? Tak, i tym razem nie będzie żadnej litości. Zgadzam się, żadnej litości. O nie! Spójrzcie tam! Połączona tarcza! Sprężystość! Wzmocnienie! Uważajcie, dziewczyny! Dobra, bierzmy go! Możesz sobie pomarzyć. O!
dobry strzał. Nie ma tu żadnych wodnych gwiazd, Bloom. Tylko ty i ja. Zgadza się, Valtor. Ogień przeciwko ogniowi. Ogniste pszczoły! Osłaniam cię, Bloom! Połączona siła, Valtor! Nie utrzymacie mnie! Tak ci się wydaje. Co teraz zrobicie, małe Winx? Uwolnicie wodne gwiazdy? Bingo! Znajdźcie ogień smoka! To należało do starożytnych czarodziejów, którzy pozbyli się gwiazd z magicznego wszechświata. Teraz ja kontroluję moc wodnych gwiazd. A to znaczy, że wy jesteście skończone! I tak cię pokonamy, Valtorze. Dopóki będzie w nas ostatnia cząstka energii, będziemy walczyć. Mogę ci to zagwarantować. Znajdźcie ogień smoka. Wodne gwiazdy zadają ból, prawda? To dla ciebie, Bloom. Mnie wodne gwiazdy jakoś nie przeszkadzają. Mnie także nie. Dalej, dziewczyny, osłońmy Bloom! Głupie, nie powstrzymacie mnie tą swoją mizerną mocą. Nie powstrzymacie go na długo. Damy radę. Nie, wasza tarcza słabnie i jeśli nadal będziecie ją utrzymywać, to stracicie całą moc. I co potem? Potem zniszczy i was. Dlatego wracam do walki. Nie, nie wracasz. Nie możemy się poddać. Posłuchajcie, mam plan, ale musicie zostać z tyłu, dopóki nie dam wam znać. Ale Bloom! Opuśćcie tarczę. To może być nasza ostatnia szansa. Gotowa na spotkanie z rodzicami, Bloom? Pył mnie nie powstrzyma. Nie jestem mrocznym zaklęciem i nie są nim wodne gwiazdy. Ciekawe efekty. Twój koniec będzie bardzo spektakularny. Lecę tam. Nie, Leilo, zaczekaj. Ale musimy zaufać Bloom. Ona na pewno wie, co robi. A co, jeśli nie wie? I tak się kończy historia ostatniego następcy tronu Domino. Spójrzcie! Teraz rozumiem. A co do waszej reszty? Zanim zaczniesz strzelać, może najpierw sprawdzisz swoją szkatułę? Trochę nieszczelna. Co? Nie! Może i magiczny pył nie działa na ciebie, ale poradził sobie z otwarciem twojej szkatuły z zaklęciami. Nie! Zaklęcia Esperu i Słońca Solarii! Nie! Co tu się dzieje? Chyba grają w głupiego Jasia. A głupim Jasiem jest Valtor. Hej, nic nie ma. Nie, moje zaklęcia. Zaczekaj! Wszystkie moce, które zebrałem. Nie, tylko nie zaklęcie czterech żywiołów. To najpotężniejsze zaklęcie we wszechświecie. Nie mogę go stracić. Woda, wiatr, ogień, ziemia, wróćcie do mnie. Nie możemy pozwolić im zniszczyć naszej szkoły. Jeżeli ona przestanie istnieć, to my razem z nią. Hej, patrzcie! Zniknęły! Odstraszyliśmy je! Jesteśmy nieźli, stary, ale chyba nie aż tak. Wszyscy tędy!
Zostaliśmy odcięci! O, chwyćmy się wszyscy za ręce. Wytworzy wokół nas bańkę. Dzieje się coś dziwnego. Ogień chyba zaczął wygasać. Tragedia! Moja szkoła zmieniła się w fontannę! Co się dzieje? Waltor przywołuje zaklęcie żywiołów. Wstrząsy zanikają. O! Co to? Woda wraca do jeziora. Zabierajmy się stąd szybko! Powstrzymajcie je! Sam to zrób! Nie mam zamiaru utonąć! Hej, dokąd się wybieracie? Wracajcie i to już! Chciałabym mieć więcej czasu, żeby to przedyskutować, ale ogólnie rzecz biorąc, między nami to koniec! Tak, żegnaj, frajerze! Hasta la vista! Uciekajmy stąd! Patrzcie! Zaklęcia wracają do swoich światów! Chyba musimy jednak do tego przywyknąć. Znów jesteśmy tacy jak dawniej. Udało się! Wykazałaś się niezwykłą odwagą, Bloom, mierząc się z wodnymi gwiazdami. To było genialne i niewyobrażalnie straszne. Właśnie, Bloom, nigdy więcej nie chciałabym się tak o ciebie martwić. Słyszałaś? Dziękuję wam. Wygląda na to, że wielka magia dosłownie znokautowała wiedźmy. Powinnyśmy je złapać. Zajmiemy się tym. Oczywiście, jeśli wam to nie przeszkadza. Proszę bardzo. Dawno was tu nie widzieliśmy, dziewczyny. Nie, tylko nie to. Pastwiska i motyle. Kwiaty i kołysanki, proszę, ślicznie proszę, wszystko tylko nie Light Rock. Przykro mi, trzeba było o tym pomyśleć, zanim związałyście się z Waltorem. Do następnego razu, Blue. To będzie jakiś następny raz? Cóż, gwiazdy tak myślą. Wracamy znów, wyznać naszą opowieść. Wracamy znów, szerzej z nami Pysiu, tak się cieszę, że cię widzę. Ja też się cieszę. Brawa dla Wings! Hip, hip, hurra! Tak się cieszę, że wróciłaś w jednym kawałku i że Waltora już nie ma. Prawdę mówiąc, nie jestem tego taka pewna. Dlaczego tak uważasz? Widzisz...
Kiedy wiedźmy zostały pokonane, a Waltor zniknął, w Magiksie ponownie zapanował spokój i sielanka. Jednak pod zgliszczami czerwonej fontanny nadal jest coś niepokojącego. Opracowanie i udźwiękowienie wersji Polski na zlecenie Zigzapa Studio Eurocom. Reżyseria Dorota Plus-Małecka. Dialogi Maciej Wysocki. Dźwięk i montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział wzięli Magdalena Krywik, Brygida Turowska, Krystyna Kozanecka, Iwona Rulewicz, Ewa Serwa, Jacek Kopczyński, Tomasz Błasiak, Cezary Kwieciński, Janusz Witów, Anna Wiśniewska, Dorota Kawęcka, Robert Tondera, Cynthia Kaszyńska, Paweł Szczesny, Katarzyna Łaska, Ola Rojewska, Joanna Pach i inni. Piosenki z tekstem Andrzeja Gmitrzuka śpiewały Katarzyna Łaska, Magdalena Krylik, Magdalena Tul, Aneta Figiel i Beata Jankowska-Zimas. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogol. Możesz gwiazdą być, znieść się ponad tłum, jak flora albo blum.